formy instruktażowe. Poradnik dla opiekunów. Warsztaty i porady specjalistów. Profil na Facebooku. Portal internetowy. A wszystko to w jednym projekcie. Damy radę. Filmy instruktażowe. Często oglądam filmy na stronie Damy Radę. Dzięki nim uczę się, jak radzić sobie w opiece nad chorym. Mogę również się upewnić, czy czynności pielęgnacyjne, które wykonuję, wykonuję prawidłowo, czyli bezpiecznie. Bezpiecznie dla podopiecznego, ale też i dla mnie. Takie filmy są ważną instrukcją dla opiekuna. Poradnik dla opiekunów. Pamiętam, kiedy wertowałam poradnik po raz pierwszy, nie mogłam nacieszyć się bogactwem zawartej w nim wiedzy. Potem wracałam do niego już z konkretnymi pytaniami, szukając akurat tego, co było mi potrzebne. Na przykład, jak uzyskać refundację na pieluchę majtki. Poradnik można w każdej chwili ściągnąć z naszej strony internetowej lub bezpłatnie zamówić jego drukowaną wersję. Myślę, że taki podręczny przewodnik to świetna sprawa. Każdy, kto z dnia na dzień znajdzie się w roli opiekuna, kto zderzy się z chorobą kogoś bliskiego, powinien obowiązkowo dostawać poradnik Damy Radę. Bardzo ważne też, że poradnik jest bezpłatny. Jeszcze raz. Bezpłatny jest! Warsztaty i porady ekspertów. Warsztaty były przełomem w moim życiu. Spotkałam ludzi, którzy mają te same problemy co ja. Mogłam zadać bardzo trudne pytania, podzielić się emocjami. Bezpłatne warsztaty, które prowadzimy w całej Polsce, to źródło praktycznej wiedzy z zakresu opieki nad chorym, a także szansa na swobodną rozmowę z ekspertem. Profil na Facebooku. No pewnie, że korzystam z Facebooka. Chcę być na bieżąco. Profil Damy Radę polubiłem już dawno. Można tam znaleźć ciekawe artykuły, informacje, filmy albo udostępnić budujące hasło swoim znajomym. Damy Radę aktywnie działa również na Facebooku. Nasz profil to źródło inspiracji, wsparcia i użytecznych podpowiedzi dla opiekunów. Portal internetowy. Portal Damy Radę Info jest to strona, którą często odwiedzam. Tu są wszystkie informacje, które interesują opiekuna. Pielęgnacja chorego, organizacja przestrzeni w domu, pozyskiwanie świadczeń i wiele, wiele innych. I jest to wszystko przejrzyście rozpisane. Damy Radę. Jeden projekt, wiele źródeł wsparcia. www.damy-radę.info